Cześć, dzień dobry. Z tej strony Małgorzata Lebda. Zabieram Was dzisiaj w Beskid Sądecki, w pasmo Jaworzyny Krynickiej, gdzie tu dokładam swoją historię do przepływu dla Odry. Zabrałam Was w miejsce, gdzie spotykają się dwie linie potoków, strumyków tutaj górskich, którym towarzyszymy i które towarzyszą nam na co dzień. I podobnie jak biegnąc wzdłuż Wisły, pokonując te 1113 km w 2021 roku, był to dla mnie taki gest jakiejś czułości wobec rzeki, którą traktuję jako osobę. I chciałabym, żebyśmy tak myśleli o rzekach, o innych bytach. A jeśli tak, to również możemy im czytać wiersze na głos. I ja dzisiaj właśnie chciałam przeczytać kilka wybranych, ważnych dla mnie tekstów, które też czytałam sobie, będąc w tej mojej przygodzie wzdłuż Wisły. I właśnie, wiersze dla rzek, wiersze dla świata i wiersze dla Was. Pierwszy tekst z tomu Skrzydlate i ciemne autorstwa Roberta Hassa, wiersz w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Obraz. Dziecko przyniosło niebieskiej gliny znad potoku, i kobieta ulepiła dwie figurki, damę i jelenia. O tej suchej porze jelenie schodzą z gór i pasą się w kanionach sekwoi. Kobieta i dziecko przyglądają się figurce damy. Szorstka okrągłość, wdzięk, kolor jakby cienia. Nie byli pewni, skąd się wzięła, tyle że dziecko przyniosło i ręce kobiety. I ołowiano niebieska glina znad potoku, gdzie o zachodzie słońca widać niekiedy jelenie. Wydawnictwo Znak. Kolejny wiersz, tym razem Tomasa Transtromera, i on w tłumaczeniu Magdaleny Wasilewskiej-Chmury i Leonarda Neugera. Sztorm. Nagle spotyka tutaj wędrowiec prastary wielki dąb, podobny do zastygłego łosia z siedmiomilową koroną przed ciemną zielenią twierdzy wrześniowego morza. Północny sztorm. Wtedy, gdy dojrzewają kiście jarzębiny, kto czuwa nocą, słyszy, jak gwiazdozbiory stąpają w przegrodach stajni, wysoko ponad drzewami. Wydawnictwo A5. Christine Berget z tomu A gdy zrobi się jasno, będzie fantastycznie, w przekładzie Justyny Czechowskiej. Stoimy przy zaoranej ziemi, warstwa gliny wywrócona ku powietrzu. Niebawem bruzda pęknie od mrozu. Wydawnictwo Lokator. Kolejny wiersz z tomu Raptem deszcz, autorstwa Kołun, w tłumaczeniu Mieczysława Godynia. W lesie. W leśnym półmroku dziecko trzymało mnie mocno za rękę. Oboje, jak jedno, bez słowa weszliśmy w bór.
Było tam tak, jak je zostawiłem moje dzieciństwo. Samotny jeleń przepadł pośród drzew. I kilka tekstów z tomu Alfabet Inger Christensen w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej. Książka wydana w 2018 roku w wydawnictwie Lokator. Antonówki istnieją. Antonówki istnieją. Borówki istnieją i paprocie, paprocie i brom istnieje i wodór, wodór. Cykady istnieją, cykoria, chrom i cytrynowce. Istnieją cykady, cykady, cedr, cyprysy, cerebellum. Drozdy istnieją, drozdy, lalki, marzyciele. Istnieją zbrodniarze i gołębie, gołębie, dżdże, dioksyna i dni. Istnieją dni, dni śmierć i wiersze istnieją, wiersze, dni śmierć. Elegia jesieni istnieje, istnieją zaduma i posmak. I Erem istnieje. Istnieją Emu, anioły i wdowy i cząstki elementarne. Istnieje wspomnienie, światło wspomnień. Istnieje efekt poświaty, eukaliptus i enklawy jałowców. Istnieją egalitaryzm i samotność, efedra i edredony i estragon w occie. I przyszłość. Przyszłość. I ostatni z wierszy, który chcę Wam dzisiaj przeczytać, pochodzi z tomu Antena w tłumaczeniu Bohdana Zadury. Tom autorstwa Serhija Żadana. Ograniczone możliwości poezji, cichy jej głos. Głos, jakim przeprasza się beznadziejnie chorych. A jednak i takim głosem można opowiedzieć o tej kobiecie, o tym, jak ona odważnie powiada rano na listy, o tym, jak ona zdecydowanie liczy za oknem poranne chmury. A potem przychodzi czas wyboru i w żaden sposób nie można go uniknąć. I ona otwiera szafę i wybiera sobie ubranie. Tak mądrzy władcy wybierają religię dla swojego ludu. Wierzę, że możliwości poezji są nieograniczone i że czytanie wierszy sobie i sobie nawzajem jest czymś, co pozwoli nam być uważniejszymi na to, co wokół i być bardziej w świecie. I bądźmy też z rzekami, one nas potrzebują.